Przekraczanie kompetencji Unia Europejska. Europosłanki PiS krytykują rezolucję w sprawie aborcji w Polsce. Europosłanki PiS krytykują rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie aborcji w Polsce. Europosłanki PiS krytykują rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie aborcji w Polsce. Aborcja jest wciąż dopuszczalna w Polsce w określonych ustawowo sytuacjach. Głosowaliśmy przeciwko rezolucji lewicoliberalnej większości z uwagi na jej zawartość ideologiczną, mówi Jadwiga Wiśniewska PiS. Zdaniem Izabeli Kloc PiS, rezolucja w sprawie wyroku Polskiego Trybunału Konstytucyjnego pokazuje po raz kolejny, że Parlament Europejski sam chce się zdegradować do roli Agencji Promocji Aborcji i innych postulatów europejskiej lewicy. Znamienne jest to, że w tym samym czasie, w tym roku, w ważnym kraju członkowskim jakim jest Hiszpania, Trybunał Konstytucyjny wydał aż 3 orzeczenia uznające działania rządu za bezprawne. Rządzący w Hiszpanii socjaliści ograniczyli konstytucyjne prawa obywateli i wbrew konstytucji zamknęli parlament, a tym samym zawiesili parlamentarną kontrolę nad rządem w okresie pandemii. Mimo to nikt nie słyszał o rezolucji Parlamentu Europejskiego potępiającej Hiszpanię za brak praworządności, bowiem tutaj potępia się tylko te kraje, w których rządzą konserwatyści. Trzeba powiedzieć jasno, że Parlament Europejski zdominowali fanatycy, zaślepieni wrogowie prawdziwej demokracji, zdolni do potępiania prawa i najważniejszych instytucji państwa członkowskiego wbrew prawdzie i wbrew jakimkolwiek normom. Ci ludzie osiągnęli już taki poziom arogancji, że nie widzą w tym żadnego problemu. Ten proces jest przerażający i musi być w którymś momencie powstrzymany, w przeciwnym razie kryzys Unii Europejskiej będzie się pogłębiał, powiedziała Kloc. Krytycznie wobec rezolucji odnosi się też europosłanka Jadwiga Wiśniewska PiS. Należy zaznaczyć, że sam tytuł rezolucji jest kłamliwy, bowiem aborcja jest wciąż dopuszczalna w Polsce w określonych ustawowo sytuacjach. Głosowaliśmy przeciwko rezolucji lewicoliberalnej większości z uwagi na jej zawartość ideologiczną, a także przekraczanie kompetencji Unia Europejska. Formułowanie i wdrażanie polityki dotyczącej praw reprodukcyjnych i seksualnych oraz edukacji seksualnej w szkołach należy do kompetencji państw członkowskich, powiedziała PAP. Parlament Europejski przyjął w czwartek rezolucję w sprawie aborcji w Polsce. Wezwał w niej polski rząd do zniesienia zakazu aborcji zagrażającego życiu kobiet. Parlamentu Europejskiego podał w komunikacie, że w wrześniu 30-letnia Polka zmarła na sepsę, ponieważ lekarze nie przeprowadzili ratującej życie aborcji, czekając na obumarcie płodu z powodu ograniczeń dotyczących legalnych aborcji w Polsce. W rezolucji przyjętej w czwartek 373 głosami za, przy 124 przeciw i 55 wstrzymujących się, europosłowie wzywają polski rząd do zapewnienia, że już żadna kobieta w Polsce nie umrze z powodu tego restrykcyjnego prawa. Europosłowie w rezolucji zdecydowanie potępiają bezprawne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 roku. Wprowadzające niemal całkowity zakaz aborcji i zagrażające tym samym zdrowiu i życiu kobiet. Wzywają polski rząd do szybkiego i pełnego zagwarantowania dostępu do bezpiecznych, legalnych i bezpłatnych usług aborcyjnych dla wszystkich kobiet. Posłowie ubolewają, że z powodu restrykcyjnego prawa kobiety muszą szukać aborcji, niespełniających standardów bezpieczeństwa, wyjeżdżać za granicę w celu ich dokonania lub donosić ciążę wbrew swojej woli, także w przypadku śmiertelnego upośledzenia płodu. Parlament wezwał państwa członkowskie do skuteczniejszej współpracy w celu ułatwienia transgranicznego dostępu do aborcji, na przykład poprzez zapewnienie polskim kobietom dostępu do bezpłatnej i bezpiecznej aborcji w innych krajowych systemach opieki zdrowotnej. W rezolucji posłowie potępiają coraz bardziej wrogie i brutalne traktowanie obrońców praw człowieka w Polsce i wzywają polskie władze do zagwarantowania im prawa do publicznego wyrażania opinii bez obawy przed reperkusjami lub groźbami. Zdecydowanie potępiają również nieproporcjonalne użycie przemocy wobec protestujących przez organy ścigania i wzywają polskie władze do zapewnienia, że osoby atakujące protestujących poniosą odpowiedzialność za swoje czyny, podał Parlamentu Europejskiego.
wskazują, że wyrok w sprawie aborcji jest kolejnym przykładem politycznego przejęcia władzy sądowniczej i systemowego upadku praworządności w Polsce. Zwracają się też do Rady o włączenie tej kwestii i do badania sytuacji w zakresie praworządności w Polsce poprzez rozszerzenie zakresu wysłuchań.